Mariusz, Sarius, Golink. Jesteśmy niestety po porażce, ale chyba dobre doświadczenie, tak zwany experience. W porządku chyba, co? Tak jak wspominałem już nawet z ringu, naprawdę robiłem to wszystko z uśmiechem na ustach. Stres, przysięgam, może to był też jakiś błąd. Wjechał tak naprawdę dopiero w ostatnich 3 minutach tuż przed wejściem na ring, kiedy po prostu odłączono mnie od teamu i się szykowałem jakby na przejście po tym catwalk, to jest tak zwany ten podest. Miałem tak wspaniałą drużynę, wspaniały team, która naprawdę wytworzyła taką atmosferę. Zresztą tak jak ja mówiłem, że nie brałbym tego wyzwania, gdybym w to nie wierzył. Naprawdę byłem przekonany, że to wszystko jest do wyjęcia, dlatego boli trochę duma. No nienawidzę przegrywać, ale jednocześnie ogromny respekt do wszystkich, którzy wychodzą właśnie, bo ja robiłem sobie nawet po 16 rund walki z cieniem u boku Marcina Siwego, ale jednak kiedy wychodzisz do tego ringu, to no, zabrakło mi tego doświadczenia. Już tak pamiętałem pewne założenia, ale tak do połowy pierwszej rundy. Później już Marcin narzucił swoją grę. Jakby słyszałem tam komendy Marcina Siwego, ale ciężko było mi to egzekwować, ciężko było mi to wszystko jakoś poukładać w głowie. No i niestety, no, moim małym sukcesem jest to, że ustałem te 3 rundy, 2,5 miesiąca przygotowań, te 16 kilo. Nie chcę się tłumaczyć, dlatego nie mówiłem tego w ringu, ale jak pewnie wielu mogło się domyśleć, kiedy na przykład robiłem po zrzuceniu tych 16 kg, robiłem morfologię tuż przed walką krwi, wyszła mi tak niska hemoglobina. Za szybkie zbijanie to było powodem twoim zdaniem? Za duże zbijanie i za duża eksploatacja organizmu. Trening się pewnie nałożył ze zbijaniem. Byłem otoczony zawodowcami cały czas i trenowałem jak zawodowiec. Jednak trochę się sprawdza ta stara prawda już, którą często powtarzają w wywiadach zawodnicy wagi ciężkiej w MMA, już tacy powyżej powiedzmy 30, około 35 roku życia, że czasem lepiej jest dać, nie wiem, 85%, 90% niż 200%. Ja dałem naprawdę 200% z tego wszystkiego. No i właśnie tuż przed walką, kiedy robiliśmy morfologię, wyszła mi tak niska hemoglobina, anemia, i jakieś tam te płytki odpowiedzialne za transport krwi, bla, bla, bla. To bardzo poważna sprawa jest. Wszystko odpowiedzialne za kondycję było w takim gównianym stanie. Od środy przyjmowałem jakieś zastrzyki z żelaza. Chcieliśmy to wszystko troszeczkę podnieść, ale się nie tłumaczę, jakby Marcin był lepszy. Życzę mu dużo zdrowia, bo wiem, że prawdopodobnie zerwał sobie biceps. No i co, no boli mnie trochę duma, nie lubię przegrywać, dawno nie byłem w takiej sytuacji, ale co, no jest pewna satysfakcja, że wiem jak to jest, spełniłem kolejne ze swoich marzeń i no i tym się cieszę, prawda? Nie udało ci się zatrzymać tak naprawdę Marcina, jeśli chodzi o dystans, tak? On jednak przełamywał to i skracał ten dystans, to było widać, to była największa trudność? Przyznam się szczerze, popełniłem jeden mały błąd. Nie przejrzałem dokładnie wymiarów tego ringu. Na zasadzie, że to był chyba najmniejszy z dopuszczalnych ringów. W sensie, jeśli chodzi o metraż, był to znacznie mniejszy ring niż taki, w których trenowałem. Ale tak jak mówię, no, Marcin był lepszy. No, nie byłem w stanie, żeby tutaj nie było, że szukam wymówek. Nie byłem w stanie w 2,5 miesiąca po prostu przygotować się tak, żeby być lepszym od niego. Nie? Też szacun dla niego, wpadł do mnie do szatni, ja do niego, wypiliśmy brudzia, naprawdę jest konkretnym gościem, będziemy utrzymywać kontakt i naprawdę... Walki zbliżają, co? Tak, naprawdę, to jest fajne i ja nie zamieniłbym tej sytuacji na żadną inną, mówię tutaj o jakichś dymach i tak dalej, nie interesuje mnie co ktokolwiek mógłby powiedzieć o tej sytuacji, chociaż ja i tak wiem, że kumaci ludzie jakby szanowali naszą postawę i bardzo się cieszę, że tak to zostało, że pod wpływem show jakby nie zmieniłem o nim zdania, bo tak jak wspominałem na tej pierwszej konferencji, byłem jego kibicem w KSW. Fajnie, że to się tak potoczyło, musiałem uznać jego wyższość. A kolejne pojedynki to ewentualnie bokserskie w wersji freak fightowej?
Czy myślisz o tym, żeby jednak spróbować na przykład MMA? No dzisiaj tutaj jest sporo MMA, nie, albo ja... powiedzmy formułę przejściową K1. Ja od razu mogę powiedzieć... Umiesz kopać? Nie. Nie umiem kopać, tego bardzo żałuję, że... W sensie bardzo żałuję, no. Troszeczkę żałuję, że te parę lat temu, 15 lat, kiedy zapisywałem się na boks, jednak nie poszedłem też w stronę kopnić, ponieważ mam duży zasięg. I też takie małe marzenie, zawsze chciałem kogoś kopnąć w głowę, w sensie zgasić mu światło. Masz jakieś, powiedzmy, rozciągnięty jesteś? Nie, elastycznie moje, coś? Nie, właśnie głównie wszystko, co robiłem, jeśli chodzi o sport walki, dotyczyło pięściarstwa, więc jeden z moich trenerów, Mateusz Białas, który walczy w K1, teraz już niedługo w MMA, śmiał się właśnie z moich bioder, że dawno nie widział takich betonowych bioder, więc ja od razu mogę powiedzieć, że no chyba, że byłby to naprawdę ktoś również debiutujący w MMA czy w K1. Ja nigdy na przykład nie miałem na dłoniach piąstkówek, ale też sobie założyłem jedną rzecz, że nie chcę wychodzić taki półprzygotowany w nowej dyscyplinie, ponieważ to trochę wygląda żenująco, w sensie nie wiem, jak wyglądała moja potyczka w ringu, natomiast no... Jeśli ktoś trenuje, nie wiem, 2 miesiące, dajmy na to MMA, to umówmy się, ale ta walka, jeśli nie zostanie szybko sprowadzona do parteru, to wygląda jak jakiś, nie wiem, mongolski balet, w sensie piruety i tak dalej, takie kompletny chaos, nie? Z mojej strony, no, chyba, że jeśli dostałbym takiego przeciwnika, który razem ze mną miałbym tą gwarancję, że razem ze mną zacznie od pierwszego kroku, to może, ale nie ciągnie mnie w tą stronę, szczerze mówiąc. W ogóle jakiś jest plan na twoje walki tutaj, organizacja ma? Gdzieś mieliście wariant A, czyli wygrywasz, wariant B, czyli przegrywasz? Gdzieś zostało coś to ustalone? Z tego co wiem, organizacja ma jakiś plan. Nie wiem jak teraz, nie wiem też jak się zaprezentowałem, wiadomo, to jest taka emocja, nawet nie pamiętam kogo pozdrowiłem w ringu, miałem pozdrowić paru znajomych. Ale pamiętasz walkę ogólnie? Pamiętam połowę pierwszej rundy, kiedy jeszcze miałem taki, powiedzmy, mentalny kontakt z samym sobą. Na zasadzie pamiętałem te założenia, później już mnie porwało, nie? Naprawdę jednak ta głowa, to co mówiłem, porwało mnie, wciągnęło mnie w wir tej walki. Mam paru znajomych po prostu w więzieniu, miałem zrobić małe PDW, ale no niestety zapomniałem, te emocje były takie wielkie, że nawet nie pamiętam, co tam mówiłem po tej walce. No trudno, no. Marcin był lepszy, ale tak... Oglądają YouTube'a. Różnie to bywa. No, kiedyś... To obejrzą później, jak szybko wyjdą. Kiedyś był taki kanał z Disco Polo, który był dostępny w zakładach i można było SMS-ami wysyłać pozdrowienia do ludzi. Teraz już chyba tego nie ma. Nie wiem. Życzmy im szybkiego powrotu, tak. bo jak wiadomo... To może tutaj, jeśli mogę, no to... Proszę bardzo. PDW Maniuś, PDW Cinu, dzięki, wiem, że kibicowaliście tam, gdzie teraz jesteście i do zobaczenia jak najszybciej na wolności. Wrócą, będą grzecznymi chłopakami, być może skorzystają też z opcji freak fightowej, bo i takich zawodników też mieliśmy tutaj różnych. W takim razie tak, Mariusz, zapytam Ciebie, małe rękawice jeszcze wchodzą w grę na przykład w następnym pojedynku? Dałoby coś, zmieniłoby to w Twoim podejściu? Czy raczej będziesz trzymał się dużych rękawic jeszcze na razie, żeby zeszła ta rdza? W sensie, nie wydaje, to były dziesiątki, nie? One były dosyć... A, no przy MMA są to małe rękawice. One nie były sznurowane, czy były sznurowane? Były sznurowane, tak? Aha, okej. Okay, sznurowane, okay. Takie, no chyba zawodowe takie te rękawice. Fafeny, no zawodowe na pewno. Tak. Jeśli chodzi o, no interesuje mnie bardziej pięściarstwo, natomiast na teraz jeszcze nie wiem. No, są jakieś plany, propozycje, ale muszę chwilę ochłonąć. Zapytałem się wprost w sumie Marcina Wrzoska, czy myśli, że to jest dla mnie, powiedział, że jak najbardziej, bo mam charakter, ale jeszcze się chwilę zastanowię, nie? A czy to muzyczne odzwierciedlenie będzie jakieś miało, walka twoja, twoje wyjście, przeżycie tego wszystkiego, czy to znajdzie gdzieś wyraz w muzyce? Myślę, że raczej nie. Numery, które do tej pory wypuszczałem, powstały właśnie w reżimie treningowym, takie mocne, powerowe. A teraz to bardziej tak chyba pójdę w jakieś ballady, uspokoję się chwilkę. Tak jeśli chodzi muzycznie, bardziej jakaś łąka, ballady, gitary, bardziej w tę stronę chyba bym poszedł. Ale no nie wiem jeszcze, tak na teraz, na świeżo nie jestem w stanie tego powiedzieć. Na bank muszę sobie zrobić przerwę. To wszystko było fajne, naprawdę do ostatniej chwili nie miałem stresu. No niestety no nie poszło mi.
Mariusz, nic się nie martw, mam nadzieję, że wrócisz, odniesiesz zwycięstwo, będzie wszystko dobrze. Czasami ponosimy porażki, czasami cofamy się krok do tyłu, idziemy dwa do przodu. W muzyce też się odnajdujesz, więc pewnie i odnajdziesz się w pojedynkach. Wszystkiego dobrego. Dziękuję Ci dzisiaj bardzo za wywiad. Dzięki, dzięki. Gratuluję walki i występu przeżycia. Ja życzę ze swojej strony dużo zdrowia dla Polish Zombie. Niech się zszywa biceps i tak dalej. Do zobaczenia.